Zawody z bratem będzie polskiego, ochoty tego mogę dwa razy zdobyć. O, właśnie. Państwo zapomnijcie, że... Kupka też powiatka. Ach, Boryna! Dobry wieczór, panie barmanie! Są wybory na Ukrainie. Pierwsza tura się odbyła i w pierwszej turze najwięcej głosów jakiś komik zdobył. Ja zacząłem się zastanawiać, jak by to było, gdyby ten komik wygrał u nas, gdyby nasz prezydent był komikiem. Mogło to by wyglądać mniej więcej tak. No. Teraz podpisałem nominację do tych... sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale była zabawa. Teraz mają ten KRS. Wiecie, co to za skrót jest? KRS, kot, raczej sika. Kot, aluzja. Jest zabawa naprawdę. Ja teraz, kiedyś mnie pytali, jak ja przemawiam, to czemu ja tak robię, że tak przerywam to przemówienie i tak głową tam popatrzę, nic nie mówię, potem tam popatrzę, nic nie mówię. Ja wtedy opanowuję śmiech, bo jak ja słyszę, co ja mówię, to bym się śmiał, a tak to opanowuję. Spotkałem się teraz niedawno z tym prezydentem Trumpem. O, to Trump taki. I tak rozmawiamy, to ja wiem, że on lubi, żeby tak po angielsku porozmawiać. No i tak rozmawiamy sobie. Ja pytam, a co ta Ameryka dała właściwie światu? Europa wiadomo tam, no, że mi widelcem uczyła i tak dalej, a co ta Ameryka? I on mówi, no, to wiele rzeczy, samochody, choćby Ford. Ja mówię, a to teraz Ford, zażartowałem, powinien się nazywać Trump. I jakiś idiota to podsłuchał i afera cała wyszła. No. No. Oj, jest zabawa, naprawdę. No nie, ile nauczyciele zarabiają, to ja wiem. To akurat dobrze wiem. Jak się pierwsza dama dowiedziała, że ile będzie dostawała jako pierwsza dama, że nic, to powiedziała i tak więcej niż jako nauczyciel. Oni nawet nie mówią na to pensja, żeby ich nie drażnić, tych nauczycieli, tylko pensum mówią. No. Tak, to jest zabawa, naprawdę. Jest zabawa. No, starają się o reparacje, żeby nam Niemcy wypłacili coś za drugą wojnę światową. No nie, no słusznie, ale ja mówię, no trzeba mieć w zanadrzu jakiś argument. Co to za negocjacje, jak my nic nie mamy? A my mamy. Możemy oddać Niemcom, ich statki są w Bałtyku, są. Niech zabierają. Nie no, Amerykanie uważają, że w każdym przemówieniu prezydenta powinien być jakiś żart. No ja też sobie pomyślałem, no czemu nie, zwłaszcza ja, prawda? No więc pokazałem tym swojej ekipie, żeby wymyśliły jakieś żarty na różne okazje. I wiecie, co mi wymyślili na kongres kobiet? Że jeden facet mówi do drugiego, odkąd kupiłem żonie pierścionek z brylantem, przestała się do mnie odzywać. A ten się pyta, dlaczego? Taka była umowa. Nie rozumiem.